Dosłownie parę słów. Chcielibyśmy uroczyście otworzyć wystawę Władysława Pasła-Jabłońskiego, który stoi tu koło mnie, mojego taty. Serdecznie dziękujemy, że wszyscy Państwo przyszliście. Zapraszamy do stołu. Jest wino czerwone, białe i wino zagadka. Nie wiadomo, jak się będziecie po nim jutro czuli, ale jest domowe z rocznika 2016. Robił tata, także zachęcam do degustacji. Oprócz tego mamy napoje Trankini, relaksujące napoje od naszego sponsora z melisą, z rumiankiem, z tymiankiem i z ziołami. Także też zachęcam do spróbowania i dam na sekundę tacie mikrofon, żeby otworzył wystawę. Życzę miłego oglądania i bardzo dziękuję, że Państwo jesteście z nami. Halo, Władysław Paweł-Jabłoński. Zapraszam wszystkich do oglądania zdjęć, które zrobiłem przeważnie 50 lat temu. Jakieś takie szaleństwo mnie wtedy ogarnęło, że robiłem nieprzytomnie zdjęcia dla polskiej prasy. Zapraszam do oglądania. Poszedł, kamera poszła. Są zdjęcia, które się ceni, są zdjęcia, które mają dużą wartość historyczną, a te zdjęcia praktycznie wszystkie mają taką wartość. Najbardziej cenne dla mnie, ponieważ rodzina moja pochodzi ze Skierniewic, to są te skierniewickie, ale w Myszyńcu spędzałam wakacje, w OH, organizacji harcerskiej. Nie chodziłam na wiece pierwszomajowe, więc wszystko to ma swój urok. Paweł fotografuje wspaniale, podgląda, samo zdjęcie mówi za siebie. Nie musi do niego być dołączony komentarz żaden, choć gdzieniegdzie komentarz bym zmieniła na nieco przeciwny, tak jak zdjęcie przedstawiające księdza z księgą. Mówisz o zdjęciu pierwsza pomoc, tak? Pierwsza pomoc. Powiedziałabym, że to ostatnia. Tak, ale ja znam historię tego zdjęcia. Zaraz to chodźmy, podejdźmy trochę do niego i powiem Ci dlaczego ono się tak nazywa, bo dużo osób ma takie zastrzeżenie, jak Ty, że to wcale nie jest pierwsza pomoc. Ale Paweł sobie jechał na Mazury swoim skuterem, zdaje się. W pewnym momencie minął go samochód, jeden. A potem minął go drugi samochód. W tamtych czasach jeszcze mało samochodów jeździło, więc to było dość wyjątkowe. No i okazało się, że tam trochę dalej ktoś jechał rowerem, pierwszy samochód zauważył, jakoś tak zamanewrował, że go minął i nie spodziewał się, że za chwilę będzie jechać jeszcze jeden, stuknął go. No i właśnie jak Paweł już tam dojechał, dogonił go jakby, to był świadkiem tej sytuacji, kiedy tutaj już tego człowieka sprzątają, obmywają. No i wydarzyło się tak, że nikt nie przyjechał mu pomóc, tylko właśnie ksiądz przyjechał. Pierwszą pomocą było to, że ksiądz przyszedł mu zrobić ostatnie namaszczenie. No muszę powiedzieć, że znając Pawła, każde z tych zdjęć ma swoją historię. I to bardzo ciekawą, tak jak przez lata wynika z jego działalności. No a poza tym są to doskonale obrobione zdjęcia w tamtej technice. Więc dodaje to splendoru całemu obrazowi fotograficznemu. Bo fotografia tradycyjna jest jednak zupełnie czymś innym niż cyfrowa. Chciałbym Cię zapytać, czy jest tu jakieś zdjęcie lub dwa, które Cię poruszyły i żebyś opowiedział dlaczego. Lub dlaczego myślisz, że są fajne lub coś w tym, po prostu. No jest tutaj bardzo dużo zdjęć, tak, że wybór jest ogromny i właśnie szukałem takiego zdjęcia, które szczególnie by zwróciło moją uwagę. Kilka z tych zdjęć, które właśnie robią takie wrażenie, znam z przeszłości, także szukałem czegoś nowego i znalazłem. To jest zdjęcie, nie wiem, czy ta pani nazwałaby się mleczarką, ale to osoba z konwiami mleka, która no, dźwiga ogromny ciężar.
i właśnie została uchwycona w tej pracy. No i to jest takie uznanie dla po prostu tej jej determinacji, żeby zarobić, żeby przywieźć do miasta mleko i z tego pewnie żyje cała jej rodzina. Także to zdjęcie szczególnie mi się tutaj podoba. Ja ci jeszcze opowiem o moim zdjęciu, znaczy nie mam w sumie ulubionego, ale zdjęcie, które tam zaraz obok wisi, mnie troszeczkę smuci. Mamy zdjęcie ze Stadionu Narodowego, czyli tego Stadionu Dziesięciolecia. I w tamtym czasie można było sobie tam spokojnie wejść, w czasie, kiedy ten stadion, Paweł, to zdjęcie robił, jeszcze jak ten stadion był stadionem, a nie bazarem. I można było sobie wejść, można sobie było wejść z ukochaną i się tam wylegiwać na tych ławeczkach. Można było wejść, takich ludzi sfotografować. Dzisiaj wszystko jest otoczone pancernym murem i żeby wejść tam na te ławeczki, to trzeba bileciki kupować, znaleźć przewodnika i tak dalej. Być może, ale dla mnie nie robi żadnego wrażenia to zdjęcie, bo jest takie typowe zdjęcie pary, no, a ta sceneria nie jest dla mnie jakaś szczególna. Mam ogląd swój Stadionu Dziesięciolecia i jakoś to zdjęcie nie wyróżnia mi się we wspomnieniach jakoś, nie kojarzy mi się. No mi się tutaj podoba, w tych zdjęciach są często jakieś właśnie historie, więc niekoniecznie trzeba je zawsze oglądać pod kątem tego, jak samo zdjęcie wygląda. Za to można się też jakoś coś tam sobie, nie wiem, zauważyć, jak coś kiedyś było, jak się coś zmieniło, czy sobie coś może przypomnieć. No. To zdjęcie głównie właśnie pod tym kątem. No ja myślę, że spora jest różnica pokoleniowa, jeśli chodzi o oglądanie tych zdjęć, odbiór tych zdjęć, no bo niestety ja należę do tego pokolenia, gdzie spotykałem takich ludzi na co dzień, w dzieciństwie, to takim już w wieku nawet no 20 lat pewnie mógłbym zobaczyć dokładnie te osoby, które są na tych zdjęciach. Także to jest pewien powrót do przeszłości. Również tereny są mi znajome, no Warszawa, ale ja pochodzę z okolic Warszawy, więc tu niektóre miejsca znam jakby też z tamtych czasów, z własnych doświadczeń. Mi się też podoba, jak na przykład można tutaj zaobserwować, jak zmieniły się normy BHP. Powiedzmy, mamy tam tramwaj, na który ludzie się wspinają tak samo jak w czasach okupacji, jadą od zewnątrz. Dzisiaj nie do pomyślenia, w momencie, kiedy stawiamy bezpieczeństwo ponad wszystkim, a tu dużo, dużo takich rzeczy właśnie jest. No nie, to akurat nie robi na mnie wrażenia, ponieważ po prostu no, takie były wówczas warunki, po prostu to był sposób komunikacji, nie było innego sposobu dojazdu do pracy, także to, co widzimy dzisiaj w trzecim świecie, że te pociągi, na których podróżują właśnie biedni ludzie, to przecież no, to jest podobna sytuacja do tej, którą mieliśmy w latach 50. w Warszawie. Tak, no na pewno jest to też kwestia finansów, ale podejście do norm BHP też się zmieniło. W zeszłym roku na przykład były zdjęcia z dziećmi i tam było to bardzo widać. Rzeczy, które tam dzieci robiły na tych zdjęciach, dzisiaj by rodzicom te dzieci odbierano najprawdopodobniej, albo stwarzano by jakieś problemy, a było też... No na pewno stosunek do dzieci zmienił się ogromnie, to na placu zabaw widać. Także tutaj masz rację, że... Wiele spraw się radykalnie zmieniło, na przykład kwestia zamieszkania. Kiedyś mieszkanie w kilka osób w jednym pokoju było normą. Dzisiaj to jest nie tak powszechne przecież. No dobra, to chyba ci podziękuję za rozmowę. Proszę. Chyba, że jeszcze masz jakieś zdjęcie, które cię ściągnęło. No, dziękuję bardzo. Dobra, dzięki. Lubię oglądać Pawłowe zdjęcia właśnie ze względu na tą możliwość przeniesienia się w przestrzeni i w czasie. Mamy tutaj też na przykład poznawania rozmaitych obyczaj, które były teraz lub inne. I właśnie chyba o to chodzi w fotografii reporterskiej. Tutaj mamy taki zestaw pożar. Panie bardziej wierzą w moce nadprzyrodzone. No i to pokazuje obyczaj, o którym dowiedziałem się właśnie od Pawła. Obyczaj ten mówi, że kiedy płoną obejścia, płoną domy, należy wyjść ze świętymi obrazami i to w jakiś sposób pomaga. Na szczęście okazuje się, że to należało do zadań kobiet, a mężczyźni
zajmowali się tradycyjną formą gaszenia, czyli przy pomocy wody. Trzy zdjęcia rzuciły mi się generalnie w oczy. Przede wszystkim grabarz, bardzo ładny portret. Nie wiem, czy doświetlony jakoś blendą od dołu, czy w wodzie się światło odbijało, czy wypracowany na tym, na powiększeniu. Nie jest doświetlane blendą, to ci powiem na pewno. A co tam się stało? Nie wiesz co, coś chyba odbijało światło, tylko że... Światło z góry jest, a coś musiało być od dołu. Tak, tak, tylko że nie pamiętam co on mi mówił kiedyś, możemy zapytać za chwilę. Okej. Czyli po prostu tutaj nie skłaniasz się ku jakimś treściom i tak dalej, po prostu sam portret wizualnie jest klasyczny, się podoba. Piękny, klasyczny portret. Poza tym zapamiętałem z tych zdjęć obraz prawie święty, który tam jest tutaj. Odbicie w lustrze pani z dzieckiem pośród świętych obrazów. Pewnie pokażesz to na blogu? Tak, no teraz to widać. A czemu ci się to zdjęcie podoba? Bardzo dobrze uchwycony moment. Rama lustra, która tworzy obraz. Sąsiednie obrazy święte i kobieta z dzieckiem na ręku. No idealnie wpasowane. No trzeba być w odpowiednim miejscu i złapać ten moment. Co no dobrze, jeszcze trzecie było. Tak, jeszcze trzecie. A, pierwsza pomoc, który jest jednocześnie ostatnim namaszczeniem. Bardzo fajna stonka rodzajowa. No i to była autentycznie, historia zdjęcia tego znam, to była właśnie autentycznie pierwsza pomoc, jaką ten facet dostał, żadnej innej nie było. Ostatnia. No tego nie uczą na kursach pierwszej pomocy teraz, ale może trzeba dzwonić do księdza, a nie na 112. No dobra. Dzięki ci zatem. Przepytam innych, co się im jeszcze spodobało. Masz już jakieś zdjęcie, które ci się wyjątkowo podoba lub cię poruszyło i byś chciał o nim opowiedzieć? Wyjątkowo to może jeszcze nie mam, bo nie obejrzałem wszystkiego, chociaż kilka już bym tak troszkę, powiedziałbym, no skrytykował na przykład. No dobra, nie wiem czy to puścimy, ale... Moje poglądy bywają kontrowersyjne, oswoiłem się już z tym. Nie, no na przykład tam na drugim końcu sali jest Gomułka, który ma urwaną rękę. Poczekaj, jeszcze raz. Tam na końcu sali jest Gomułka, który ma urwaną rękę. No jakoś tak nie bardzo mi się to podoba, no. Poza tym wiele mówią podpisy, ale mówią aż za dużo. Na przykład pani z kwiatkami wiezionymi na taczce, to jest zupełnie bez znaczenia, że to jest 1 listopada. Nie zgodzę się z tobą. To są zdjęcia prasowe. Ale podpis mówi coś, czego zdjęcie nie mówi po prostu, o to mi chodzi. Wystarczyłoby tylko kwiaty na tarki, by wystarczyło. Ja jestem trochę przeciwnikiem w ogóle podpisów pod zdjęciami, bo uważam, że zdjęcie samo powinno mówić swoją treść. Dlatego na przykład WordPress Photo już dawno mi się nie podoba, bo to jest tak naprawdę festiwal podpisów, a nie zdjęć. Ja się z tobą nie zgodzę. Myślę, że w przypadku fotografii dokumentalnej, prasowej i innej podpisy są potrzebne. To jeśli chodzi o zdjęcie z kwiatami, które pokażę tutaj na chwileczkę, to wręcz moim zdaniem podpisu jest tu za mało. Ja bym chciał wiedzieć jeszcze rok, miejsce, przynajmniej tyle. Rok, miejsce zawsze powinno być. Miejsce jest tu zupełnie bez znaczenia. To jest jakaś polska wieś, jeszcze z błotnistą drogą i wiadomo, że jest to jesień. I to wystarczy. Ty to wszystko wiesz, a jakbyś był Turkiem na przykład, to byś w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Ale gdybym oglądał podobne zdjęcie z Turcji, to też bym się nie pytał, jak nazywa się wieś, bo i tak bym jej nie zapamiętał. Okej, okay, ale w zdjęciach dokumentalnych to jest ważne, bo one dokumentują rzeczywistość. Im więcej jest opisu, tym lepiej. Nigdy nie wiadomo, do czego te zdjęcia jeszcze nie posłużą. One mogą posłużyć jakimś etnologom, więc na przykład etnografom, tak, ludziom badającym, jak się zmienia kultura. Z mojego punktu widzenia na przykład, no ja w tamtym czasie nie żyłem, za cholerę nie wiem, czy to są lata 50. czy 80. na przykład tutaj, co może być za 50 lat jeszcze mniej czytelne. Tak jak na przykład tutaj mamy zdjęcie 5 ludzi i piec, podpis Warszawa po Wiśle 79. Myślę, że ten podpis jest już fajny, bo no to też pokazuje miejskie życie, powiedzmy, w latach 80. Zwróciłem uwagę na to zdjęcie z tym, że ja bym go nazwał przez paralele do słynnej etiudy filmowej Polańskiego 5 ludzi z piecem. Tak jak było dwóch ludzi z szafą. Lepiej by się wydaje korelowało z tamtym innym dziełem, ale też mi się podobało. A ten film z kiedy był? Film był lata 60, jeśli dobrze pamiętam. No dobra, czyli już był film, jak powstało to zdjęcie. Tak, był chyba. Ja się zacząłem zastanawiać, że może jeszcze tego nie było po prostu. Natomiast tam mi się podoba, jeśli już to inne zdjęcie, pozwólmy,
takie panie, które stoją w sklepie. W ogóle bardzo fajnie, że w tamtych, o te kumoszki mi się podobają. One są przyłapane w jakimś konkretnym momencie i to ciekawym momencie. I to jeszcze mi się, i w tych, jeszcze takie zdjęcie przed sklepem. Ale jeszcze jest takie, one, to zdjęcie w ogóle z daleka rzuca się w oczy. Tak, przykuwa tak. Uwagę chyba przez to, że jest takie mocno graficzne. Jest jedna pani bardzo czarna, druga pani jest bardzo tak, biała. Biała, bardziej biała, tak, 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 tak. I jeszcze było jakieś przed sklepem takie trzy panie stały. O, to tam było wcześniej. Tam wcześniej takie zdjęcie trzy panie pod sklepem. Tak. O, no i ta pani z trąbką, która mówi do koleżanki do trąbki, też mi się bardzo podoba. To te zdjęcia bym wyróżnił jako te, które mi się w tej chwili bardzo podobają. No to dziękuję ci za pogaduchę w takim razie. Zmykam dalej. No podsumowując, starałem wyciągnąć się przez cały materiał, starałem się wyciągnąć rozmaite zeznania, wrażenia i przemyślenia od moich rozmówców. Jak widzicie, fotografia prasowa, szczególnie z dawnych czasów, pozwala nam się przenieść w miejscu i w czasie. Polecam Wam wybrać się, obejrzeć wystawę Władysława samodzielnie. Jest ona bardzo krótko, do 22 czerwca 2017 roku na Placu Konstytucji, więc przybywajcie, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i pamiętajcie o tym, by polecić swój kanał, mój kanał, swoim znajomym. A ja życzę Wam, żebyście robili coraz lepsze zdjęcia, a czerpanie inspiracji fotograficznych od fajnych fotografów na pewno Wam w tym pomoże. Cześć! A, no i polecam Wam też jeszcze zobaczyć relacje z zeszłorocznej wystawy Pawła, gdzie były z kolei zdjęcia dzieci. Też było fajnie, też było ciekawie. Pokazuję tam moje ulubione zdjęcia i o nich opowiadam, więc też jak Wam się ten materiał spodoba, to i tamten też może być dla Was fajny. Cześć, cześć!